Kawał lekarski. Aha. Mój ulubiony. A proszę. Kto tam jeszcze następny, bo już późno? Kto tam? To ja, pani Kowalska. Aha, Kowalska, dobrze. Co tam jest? No, z moim sercem niedobrze, panie doktorze. Tego nie mogę, tu nie daję rady, tu się męczę. Osłuchuję, opukuję. Oj, rzeczywiście nieciekawie. I taka słaba, panie doktorze. No dobrze, tu ma pani receptę na leki. Tego nie robić, tamtego nie robić, po schodach nie chodzić, tego nie, tamte. No dobrze, za 3 miesiące do kontroli, proszę. Dobrze. Do widzenia, dobranoc, panie doktorze. Minęły 3 miesiące. To tam następny? To ja, Kowalska. Co? Która? No Zofia Kowalska. Aha. Pani? Co? To pani naprawdę? No tak, ja. Co tam jest? No, proszę sprawdzić, panie doktorze. Osłuchuję, opukuję. No. To co, panie doktorze, lepiej? No, oczywiście. To co, mogę już chodzić po schodach? A co, dlaczego? Bo to wciąganie się na trzecie piętro każdego ranka to już bardzo mnie zmęczyło, co? Wow. No, taki kawał zdrowotny. Zdrowotny. Dbajmy o serducho. Wzmacniajmy serducho, tak. Jak to niektórzy lekarze mówią, pół godziny wysiłku intensywnego, takiego, żeby serce trochę zabiło mocniej. Tak, nie za ostro, ale tak wszystko można, lecz ostrożne. O, tak bym powiedziała, prawda? Tak, spacer, no właśnie, chodzenie po schodach, owszem, tak. Podciąganie się po... Prawda? Czyli dbajmy o swoje zdrowie jak należy, tak? Z szacunkiem. Z delikatnością. Tak, o właśnie. Z miłością i stanowczością. Tak. Tak bym powiedziała. Tak, żeby jednak rzeczywiście wyrobić sobie w życiu pewne nawyki, no właśnie, które wspomagają, ułatwiają, a potem jak już czegoś w danym dniu nie zrobię, to mi tego brakuje. O tak. I to jest najlepszy, najważniejszy taki moment, w którym widzę, że wow, rzeczywiście codziennie ćwiczę, coś tam robię, wykonuję i któregoś dnia no, gdzieś tam się spieszyłam i pobiegłam i nie zrobiłam, to już czuję, że trochę brakuje. Brakuje mi tego. Do tego momentu zapraszam, żeby każdy dotarł i znalazł sobie takie nawyki, które przybliżają do tego, żeby czuł się dobrze we własnym ciele. Po prostu, żeby się kochał. Tak naprawdę. Tak, a to jak bardzo szerokie. Jak sami się kochamy, to i otoczenie jest nam bliskie, drogie i kochane. Tak, nasz świat zaczyna się od nas. Jak jest tu, to jest i na zewnątrz. To prawda. Właśnie.